Witajcie, nazywam się Leszek Górecki, jestem specjalistą do spraw szkoleń odcinków gipsowych w firmie Knauf. Dzisiaj znajdujemy się na osiedlu Sfera w firmie Muniak Development. Jest to ich pierwsza inwestycja. Pokażemy Wam dzisiaj całą technologię tynkowania. Zapraszam. Zajmijmy się teraz odpowiednią przygotowaniem ściany pod tynkowanie. Pamiętajcie o BHP. Odpowiednia odzież to podstawa. Oczywiście przed rozpoczęciem gruntowania nie możemy zapomnieć o odpylaniu ścian. W kolejnym kroku musimy pamiętać o wystających kawałkach zaprawy, które również musimy usunąć. Ścianę mamy wstępnie przygotowaną do tynkowania, więc możemy zająć się zabezpieczaniem okien. W pierwszym etapie musimy wyciąć piankę, aby przykleić listwę APU. Po wycięciu pianki montujemy listwę przyokienną, którą naklejamy równo z krawędzią okna. Po przygotowaniu ściany, zabezpieczeniu okien, pora na puszki elektryczne. Zabezpieczamy je za pomocą takiego dykielka. Kolejnym etapem jest sprawdzenie samych kabli elektrycznych. Musimy sprawdzić, czy kable elegancko przylegają do powierzchni ściany, czy w narożnikach są odpowiednio podkute, po to, żebyśmy nie musieli kłaść za grubo tynku. Na tej budowie przewody położone są wzorcowo, ale musimy pamiętać jeszcze o jednym, o zabezpieczeniu elementów metalowych. Robimy to za pomocą takiego sprayu. Mamy wszystko przygotowane, więc przechodzimy do kolejnego etapu gruntowania. Pamiętajcie, nie ma tynkowania bez gruntowania. Gruntowanie jest bardzo, ale to bardzo ważne. Grunt reguluje chłonność, poprawia przyczepność, zapobiega odspajaniu tynku. Pamiętajcie, dobranie gruntu do odpowiedniej powierzchni z firmą Knauf jest bardzo łatwe, dlatego że posiadamy grunty do każdego rodzaju powierzchni. Stosowanie systemu daje Wam 100% gwarancji na to, że nic złego w trakcie tynkowania Wam się nie wydarzy. Grunt Knauf Betokontakt nanosimy równomiernie, upewniając się, że cała powierzchnia jest szczelnie pokryta środkiem gruntującym. Pomoże nam w tym kolor gruntu, który odróżnia się od powierzchni. Pamiętajmy o tym, że gruntowane podłoże musi mieć minimum plus 5 stopni Celsjusza. Popatrzmy jeszcze na ściany. Na tej budowie Muniak Development zastosował bardzo solidny materiał budowlany, bloczki wapienno-piaskowe. Jest to podłoże chłonne. Na takie podłoże zalecam grunt Elmitel 90, rozrobiony z wodą w stosunku 1:3. Przed rozpoczęciem pracy zalecamy zamieszanie preparatu i rozrobienie go z wodą w odpowiednich proporcjach. Następnie przy użyciu wałka nanosimy grunt równomiernie na powierzchnię, nie zapominając przy tym o fugach. Nasz grunt zabarwiony jest na kolor żółty, który odróżnia się od podłoża. Dzięki temu będziemy mieli pewność, które fragmenty już zostały zagruntowane. Ściany i sufity mamy już zagruntowane, przygotowane pod tynk. W następnym odcinku pokażę Wam obsadzanie narożników. Zapraszam.